Dziękuję w pierwszej kolejności za ten bardzo intensywny mecz. Składał się z dwóch odmiennych połów. Zaczęliśmy bardzo dobrze z aktywną obroną i dobrym tempem, które doprowadziło do wyniku 2-0, a prowadzenia 4 bramkami. Oddaliśmy dużo rzutów, ale polski bramkarz dobrze interweniował. Wtedy zobaczyłem w oczach Zabrzan wiarę w siebie i energię, co było kompletnym przeciwieństwem do nas. Popełnialiśmy sporo błędów rzutowych i przełożyło się to na wynik pierwszej połowy. Wielkie komplementy dla mojego zespołu za wniesienie energii do drugiej połowy. Marian, który siedzi obok, przewodził zespołem. Mądrze reagowali na sytuację. Poprawiliśmy grę w ataku i odwróciliśmy losy spotkania, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Szczególnie po takiej odmianie po pierwszej połowie. W pierwszej fazie zdominował nas zespół z Hanoweru, ale w drugiej części pierwszej połowy zaczęliśmy dobrze grać i szybko do przodu i mieliśmy dobre ataki szybkie, kiedy przeciwnik się nie zdołał zorganizować i wyprowadziliśmy na przerwę dobre prowadzenie. Natomiast po przerwie była szansa ten mecz ułożyć po naszej stronie. Niestety nie udało nam się z czystych pozycji w przewadze 6-5 zrobić bramek i wiedzieliśmy, że w końcówce, kiedy Hanower już zagrał bardzo mocno w obronie i zmusił nas do rzutów z tyłu i te rzuty nie były skuteczne, no niestety w końcówka należała do nich. To świadczy właśnie o dużym doświadczeniu tego zespołu i o dużej liczbie takich meczy, które na co dzień grają. My natomiast dopiero jakby jesteśmy na początku tej drogi. Tak, myślę, że mogę dołączyć do słów trenera. W pierwszej połowie popełniliśmy wiele błędów technicznych. Zabrze grało w szybkim tempie i mieli dużo wiary w siebie. Myślę, że wyszliśmy z odpowiednią motywacją na drugą połowę, naprawiliśmy grę mocnym doskokiem, ostrą grą i bieganiem. I możemy teraz już powiedzieć, że był to wyjątkowy mecz, który zapamiętamy na długo. Gratulacje dla drużyny z Hanoweru za dzisiejszy mecz i za rozegranie całej grupy i pierwsze miejsce w grupie. Pokazali naprawdę wysoki poziom. Co do dzisiejszego meczu, zaczęliśmy pierwszą połowę bardzo dobrze, ataki szybkie, co dawało nam to przewagę. Niestety w drugiej połowie gdzieś nie wytrzymaliśmy tego ciśnienia, może gdzieś zabrakło siły, aczkolwiek jestem zadowolony z naszego występu, że walczyliśmy naprawdę do końca i tyle. I to się nie kończy dla nas przygoda, będziemy walczyć dalej. Jeszcze raz gratulacje.